Niech Pan obdarzy Was spokojem. Czwartek 27 października, 30 tygodnia, okresu zwykłego. Kończymy lekturę listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan w ramach pierwszego czytania. I na sam koniec po pięknej, wzniosłej, wspaniałej teologii, po bardzo praktycznych radach skierowanych do mężów, do żon, do ojców, do dzieci, do niewolników, do Panów, czyli moglibyśmy powiedzieć do wszystkich, Paweł na samym końcu. Mówi o walce, o walce duchowej. Ale jak wprost pisze, nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Czyli moglibyśmy powiedzieć wprost przeciwko diabłu i wszystkim mocom diabelskim, mocą duchowym. Żeby było jasne, że Paweł nie wskazuje do jakiegoś konkretnego człowieka, jakiejś grupy ludzi, jakiejś grupy rządzącej. Pokazuje, że toczy się walka duchowa, walka o nasze zbawienie, walka o panowanie Boga w naszym życiu. Dlatego mówi, bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Nasza moc bierze się od Pana, naszego Jezusa Chrystusa, który już pokazał, pokazał, co to znaczy walka duchowa. Pokazał to w sposób szczególny, będąc tutaj na ziemi, w modlitwie w Ogrójcu, kiedy też był poddawany pokusie. Mówi, ojcze, oddal ode mnie ten kielich, a jednocześnie przyjął tą wolę Bożą, wolę, która była dla nas ratunkiem i zbawieniem. I Paweł stosuje taką retorykę militarną, oczywiście na ówczesne czasy. Mówi nam, abyśmy się przeoblekli, czy przyodziali w zbroję i potem konkretnie wymienia, że mamy mieć pancerz, że mamy mieć tarczę, że mamy mieć hełm, że mamy mie mieć miecz. I oczywiście, znowu, nie chodzi o dokładność zastosowania tych rzeczy, żebyśmy dosłownie poubierali się w ten sposób, czy nosili dzisiaj broń na miarę dzisiejszych czasów, ale cały czas pokazuje, w jaki sposób możemy to zinterpretować duchowo. Co to znaczy przyobleć się tą zbroję Bożą a właśnie, żebyśmy mogli przeciwstawić się złu, ale cały czas pamiętając, że mowa jest o tym złu duchowym. Natomiast Pan Jezus w Ewangelii według świętego Łukasza no, spotyka dzisiaj zło. Moglibyśmy się zapytać, czy chodzi teraz o to zło tego złego heroda, że On tutaj jest ucieleśnieniem zła, bo on się tutaj pojawia, i wprost mówią do Jezusa: Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chcecie zabić. Ale Jezus odpowiada, no bo ma świadomość, że to nie Herod będzie tym, który go zabije. Przecież on nie oddaje życie tylko i wyłącznie tutaj za tą kwestię polityczną, żeby obalić tyranów, żeby pozbyć się złych ludzi, ale wie, kto tak naprawdę stoi za jego śmiercią, kto chce się go pozbyć i dlaczego ta droga, na którą on wszedł i do której jest zdeterminowany. Mówi wprost, idźcie i powiedzcie temu lisowi o to. wyrzucam złe duchy, dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u Kresu. Dopiero trzeciego dnia i my wiemy o co chodzi. Chodzi o ten czas męki, śmierci i zmartwychwstania. Dzisiaj Herod go nie zatrzyma, bo Jezus nie toczy walki przeciwko krwi i ciału, właśnie przeciwko konkretnemu jakiemuś człowiekowi, przeciwko Herodowi. Ale ta walka jest przeciwko zwierzchnościom i władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, jak dzisiaj poucza nas święty Paweł. Pan Jezus musi być w drodze, jest gotowy teraz i nic nie jest w Niego zatrzymać. Nikt i nic. Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Chrystus przyszedł w imię Boga, przyszedł do nas, aby nam przynieść zbawienie. Dzisiaj możemy korzystać z tego zbawienia i jeśli walczymy, to cały czas mając świadomość. Jesteśmy mocni w Panu, siłą i Jego potęgi, nie sami z siebie, ale mocą Bożą. Nie bądźmy przerażeni tym, co nas czeka. Miejmy taką realność czy świadomość. Tutaj toczy się walka o zbawienie, ale za nami stoi potężny, mocny Bóg. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.